To był prawdziwy koncert poznańskiego Lecha. W niedzielę Kolejosz nie dał najmniejszych szans pod byski Bielsko-Biała, zwyciężając 4-0 do 0 w meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Dla Lechitów było to pierwsze domowe zwycięstwo w lidze od 20 września. Mieliśmy trochę problemów, żeby złapać swój rytm w pierwszej połowie, ale po strzeleniu pierwszej bramki, dołożeniu drugiej wyglądało to już lepiej w drugiej połowie. Dołożyliśmy trzecią i czwartą w zasadzie mecz był e, rozstrzygnięty. Nie wszystko mm, mi się podobało w tym meczu, natomiast no, nie będę przy wyniku 4-0 przy przy zwycięstwie i, i zagraniu drugiego meczu z rzędu do zera nie będę absolutnie e, narzekał. Od początku spotkania Lech był stroną dominującą, choć to pod Beskidzie trafiło do siatki jako pierwsze. Bramka rogi z minuty 27 nie została jednak uznana, bo piłka opuściła wcześniej plac gry. Chwilę później Tomas Rogne po rzucie rożnym strzelił głową i było 1 do 0 dla Lecha. A tuż przed przerwą drugiego gola dla poznaniaków zdobył Mikael Isak. Po zmianie stron Lechici nie zwalniali tempa, czego efektem były bramki Pedro i Daniego Ramireza, które definitywnie zamknęły kwestię tego, komu należy się zwycięstwo. Ostatnio przeżywamy dużo i w lidze Europy, i w naszej lidze. Wiemy dobrze, że, że tych meczów jest bardzo dużo i że te, które mamy do końca, są dla nas istotne, szczególnie w lidze, bo, bo chcielibyśmy. Na wiosnę mieć szansę na to, żeby powalczyć o jak najwyższe, jak najwyższe cele. Dzięki niedzielnej wygranej Lech awansował do górnej ósemki ekstraklasy. W czwartek już podejmie przy bułgarskiej Glasgow Rangers w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy.